wszystkim, tu Marysia, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na room tour! Dwa zdania ode mnie na samym wstępie. Nigdy nie planowałam nagrywać tego filmu, ale jest to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów przez moich widzów, więc stwierdziłam, że nagram to. A powód, dla którego nie chciałam jakoś specjalnie tego nagrywać, to to, że mój pokój nie wygląda jak z katalogu, z Zary, nie mam pościeli z Gucci, moja podłoga w niektórych miejscach się rozwala i ogólnie nie jest to taki fancy pokój, ale stwierdziłam, że nagram ten film, żeby Wam pokazać, że wcale nie trzeba mieć pościeli z Gucci, ani miliona dodatków z Zara Home, żeby mieć fajny pokój, który lubicie. Więc zaczynajmy! Zacznijmy od wejścia, to jest ciemno bez korytarz. Mam taki znaczek VIP, dostałam go od mojej cioci i z uwagi na to, że jest to prezent, który wywołuje u mnie fajne wspomnienia, to zostawiłam tam ten znak. A z drugiej strony na drzwiach mam plakat z Aut 3, który zgarnęłam z kina, jak ten film jeszcze leciał. Ale Auta to jest jeden z moich ulubionych filmów i ten jest chyba w ogóle moim ulubionym ze wszystkich trzech. Albo ten, albo jedynka. I wydaje mi się, że ten film ma naprawdę fajne przesłanie, takie mega motywujące, więc ten plakat tu wisi. A poza tym ja zawsze miałam tu jakiś plakat, ponieważ one mają bardzo praktyczną funkcję. Bo jak widzicie, ja mam takie szklane drzwi i jak czasem chcę iść spać, a ktoś jeszcze tam gdzieś coś robi i świeci się światło, no to bardzo dużo światła wpada do mojego pokoju i ciężko jest mi zasnąć. A tak to mam tutaj ten plakat i on zasłania dość dużo światła i jest tak dużo przyjemniej pod tym względem, dlatego zawsze musi tutaj coś wisieć. Jak kiedyś wyjdzie jakiś fajniejszy film niż ten, to zmienię pewnie ten plakat. On i tak jest już trochę podarty, bo tutaj Vincent zawsze mi skacze po drzwiach i odkleja to, ale na razie nie planuję żadnych zmian. Nie wiem, czy iść w prawo, czy w lewo, więc może zacznijmy odtąd. Tutaj jest moja ściana, którą razem z Mają malowałyśmy na filmie Plaża w pokoju, więc palmę namalowała Maja, my obie malowałyśmy te wszystkie pasy. Niebieski kolor był już wcześniej, dlatego na wszystkich innych ścianach będziecie widzieli bardzo dużo niebieskiego i tylko domalowałyśmy te takie białe pasy, więc jak ktoś chce zobaczyć, jak to robiłyśmy, to koniecznie obejrzyjcie film Robimy plażę w moim pokoju. I z uwagi na to, że mój pokój na samym początku był pomarańczowy, a później po paru latach bardzo chciałam to zmienić i chciałam mieć niebieski, to rodzice powiedzieli, że okej, tylko muszę go sobie sama pomalować. A że miałam wtedy jakieś 15 lat, było strasznie gorąco, trochę mi się nie chciało, znaczy i z jednej strony mi się chciało, z drugiej strony miałam dość, to zrobiłam to odrobinę na odwal i nie wiedziałam, jakie będą tego konsekwencje, ale później się okazało, że ta niebieska farba bardzo łatwo odchodzi, bo nie wyczyściłam gipsu pod nią wystarczająco dobrze, więc czasem mam po prostu takie dziury na ścianie i one mi przypominają o tym, żeby następnym razem, jak będę cokolwiek malować, to jednak się postarać, bo później macie konsekwencje na wiele lat. Tutaj mam taki fajny ogranicznik do drzwi i jak sobie otworzę drzwi, to one są takie, że będą się powoli z powrotem zamykać. Więc sobie wtedy robię tak i to jest też fajne na przeciągi. Pod biurkiem stoi kosz na śmieci. Tutaj mam komputer, a to jest organizer na wszystkie takie przybory do pisania, malowania i tak dalej. Więc nożyczki, flamastry, zakreślacze. Zawsze trzymam tu też dużo ołówku, bo najbardziej lubię pisać ołówkami, ale chyba Maja mi wszystkie gwizdnęła. Ma to jakieś spinacze i zawsze mam gumkę do włosów, bo zawsze muszę mieć jakąś pod ręką. I tutaj stoi krzesło i co jak co, ale krzesło to ja zawsze lubię mieć takie mega porządne i to jest fantastyczne, ponieważ jak się opieram, to ono jest mega wygodne. Mogę sobie oprzeć głowę i po prostu mogę tu siedzieć cały dzień i będzie mi wygodnie. Krzesło jest dla mnie podstawą, tak samo jak wygodny materac. Więc to są dwie rzeczy, na których nigdy nie oszczędzałabym pieniędzy. Pamiętam, że to krzesło, ono jest z Ikei. Było jakoś drogie w porównaniu do takich zwykłych krzeseł, to było drogie. Nie wiem, czy z 500 zł nie kosztowało. Czy wiadomo, są też droższe krzesła, ale to jest zakup, którego nie żałuję i cieszę się z niego każdego dnia. Wygodne krzesło jest bardzo ważne. To biurko, ono też jest z Ikei i kupiłam je tylko dlatego, że ono ma taką funkcję, że możecie sobie je podnosić. Kręcę korbką, a tam trochę mi się trzęsie, ale możecie zobaczyć, że to się podnosi, zaraz będzie wyżej niż drukarka. Można je podnieść tak,
żebyście mogli przy nim pracować na stojąco, więc ona podjedzie nawet gdzieś tutaj na tą wysokość. I jest to fajne rozwiązanie dla osób takich jak ja, które bardzo dużo siedzą przy komputerze, przy biurku i czasami po prostu chcecie wstać, no ale nie będę pracowała o tak na stojąco, więc sobie wtedy podwyższam to biurko. Rzadko mi się zdarza, ale czasami są takie dni, że naprawdę mam taką potrzebę, więc wtedy sobie je podnoszę. To jest moja drukarka, która nazywa się Wiesia, bo się wiesza. I to jest jedyny taki prawdziwy mebel w moim pokoju, w którym można trzymać rzeczy. Zacznijmy od tego, co jest na górze. Tutaj mam ramkę na zdjęcia, którą dostałam na urodziny i miałam ją powiesić na ścianie, ale jeszcze jakoś nie było okazji, żeby wywiercić dziur, więc prawie od roku sobie tak stoi, ale nie przeszkadza mi to. To jest jakieś pudełko po pizzy, bo będę je wykorzystywać w innym filmie, więc sobie tutaj leży. Tutaj mam głośnik bezprzewodowy, dzięki któremu mogę sobie słuchać muzyki z telefonu przez Bluetooth w bardzo dobrej jakości. Nienawidzę muzyki w złej jakości. Tutaj jest butelka taka przenośna na picie, ale słuchajcie, ja ją kupiłam w TK Maxie i myślałam, że będzie super. Dałam za nią kupę kasy, a ona zaczęła rdzewieć po paru dniach. Tylko że nie mogę teraz jej oddać, ponieważ sklepy są zamknięte, więc czekam, aż otworzą sklepy i będę to oddawać. A to jest moja lampka, którą bardzo lubię. Nazywa się Troll, bo się chyba jakoś nazywała w IKEA Troll, czy coś takiego. I my zawsze z Mają mówimy zapal trolla. Do niej mam przymocowaną bransoletkę, bo czasami jak mi się nudzi, to robię sobie bransoletki z muliny i ta czeka właśnie na kolejną moją nudę. Tutaj z boku trzymam mojego keyboarda, więc to czarne to jest keyboard i jak chcę sobie pograć, to go wyciągam, kładę na biurku i sobie gram, tylko podwyższam wtedy krzesło i obniżam biurko na maksa. Przez to, że mam tylko jeden pokój, a chcę w nim robić bardzo dużo rzeczy, to muszę być mega kreatywna w takich sprawach i właśnie tego samego miejsca używać do wielu rzeczy. To jest szuflada na bieliznę, to jest szuflada na graty, więc nawet jej nie otwieram, tam jest śmietnik. Tutaj mam taką technologiczną szufladę i trzymam tu wszystkie słuchawki, ładowarki, kable. No, jak widzicie, miliony, miliony kabli, więc to jest przeznaczone tylko i wyłącznie na to. W tej szufladzie mam papier do drukarki, jakaś kasa fiskalna, takie wiecie, papierowe rzeczy, teczki, bardzo dużo taśmy klejącej, bo ja bardzo dużo tego używam, jakiś piórnik, a jeszcze tutaj mam zakładki z Wyspy X, cały plik, bo tak idealnie tu wchodziły i mieściły się w dziurze, więc to jest taka papierowa szuflada. Tutaj mam kostiumy różne, więc mam kostium domu z papieru, on będzie na Halloween, czy mam tu jakieś peruki, to się czasem do TikToka przydaje. A tutaj mam moje ukulele, a ostatnia szuflada jest taką szufladą na moje gimnastyczno-taneczne rzeczy, więc mam tutaj na przykład liny do gimnastyki, które ostatnio musiałam ściągnąć, więc sobie tutaj leżą jakieś staniki sportowe, ciuchy baletowe, znaczy to są akurat rajstopy, więc mogą być pomięte, na palcówki, o, skarpety świąteczne, tam jest jakiś jeden segregator i graty, deska do piruetów, piłki do tenisa, guma do rozciągania, więc wszystkie takie sportowe rzeczy mam właśnie tutaj. Nie mam w pokoju szafy, szafę mam zupełnie gdzie indziej, więc ją zostawię, no ale tam po prostu wiszą moje ciuchy i tyle. Mam ich dosyć mało. I tak większość czasu chodzę wyłącznie w ubraniach z mojego sklepu, tak samo jak dzisiaj. Oto moja koszulka, umiem szpagat, jaka jest twoja super moc. Oto moje spodnie do szpagatów. Idąc dalej, tutaj mam matę do akrobatyki. Jak widzicie, jest z moim autografem i to jest ciekawa historia, ponieważ po prostu pomyliły nam się maty z jedną dziewczynką z warsztatów i ona wzięła moją matę, a ja wzięłam jej matę i podpisałam jej się na mojej macie, bo myślałam, że to jest jej mata, a później się okazało, że nam się pomyliły maty, musiałyśmy się nimi zamienić i w ten oto sposób mam matę z własnym autografem. Tutaj jest moje łóżko i moje łóżko to tak naprawdę sam materac. Ta poduszka jest przyniesiona z balkonu, tylko ona jest fajna, jak na przykład siedzę tu, czytam książki i potrzebuję czegoś w miarę twardego, żeby się oprzeć, a na tej zielonej śpię. Bardzo dużo osób się mnie pyta, dlaczego śpię na materacu, a nie mam łóżka. I odpowiedź jest bardzo prosta. Jak Wam mówiłam, ja staram się wykorzystywać przestrzeń na maksa, więc gdybym miała łóżko, to nie miałabym za dużo miejsca do tańca, a mój pokój przez te lustra właśnie jest również pokojem do tańca. Więc kiedy potrzebuję więcej miejsca, to biorę ten materac, podnoszę go
i opieram sobie o tamtą ścianę, on się tam idealnie mieści, nie zasłania okna i wtedy mam cały pokój do tańca. Tutaj mam również kawałek podłogi do piruetów, ona jest z takiej firmy Dot to Dance. Oni są z USA, ale wysyłają na cały świat, więc będzie to trochę drogie, ale jesteście w stanie sobie takie zamówić i bardzo polecam, bo mam już wiele lat i się świetnie sprawdza. I przechodzimy do mojej tej takiej szafki, która stanowi taką ramkę w pokoju. Ostatnio sobie kupiłam te cotton ballsy, co tutaj widzicie. I one są taką dekoracją rozweselającą ten pokój jeszcze bardziej, bo ostatnio były takie bardzo smutne dni, okropna pogoda, więc kupiłam sobie gdzieś na Allegro takie dwa łańcuchy. Mogę Wam je podlinkować w opisie, może ktoś chciałby sobie kupić, są bardzo fajne. To były jedne z tańszych, ale również były mega kolorowe. Tam na tej dolnej półce trzymam jakieś randomowe graty, akurat teraz jest posprzątane, więc jest tam pusto. Tutaj mam różne książki, które czytam, znaczy tak naprawdę teraz czytam tylko tą, to jest trzeci tom Ostatniej Spowiedzi, także tutaj sobie leży. Te trzy planuję przeczytać, te dwie już przeczytałam. No i oczywiście gumka do włosów, włącznik do cotton ballsów. Tutaj sobie trzymam piżamę, albo tutaj, albo pod poduszką, zależy, więc leży sobie złożona piżama. To są kostki do jogi, których bardzo często używam do treningów, więc leżą sobie tutaj. Dalej mam słoik. Ja ten słoik dostałam na moje 18 urodziny, które miałam w Stanach. I dostałam je od mojej koleżanki ze szkoły, która nazywała się Ashley. Był cały wypchany słodyczami i ja ten słoik mam nadzieję, że będę trzymać do końca życia, ponieważ przywołuje mi te wszystkie fajne wspomnienia. I to jest taki słoik na graty. Totalne, totalne graty, które nie mają miejsca nigdzie indziej. Tutaj mam taką myszkę i ja ogólnie mam trochę takich dekoracji, tutaj mam słonia, tam mam jakieś właśnie takie małe rzeczy. I ja je wszystkie dostałam od widzów. W różnych prezentach, na warsztatach. Więc to jest taka myszka, na której trzymam moje dwie bransoletki. To jest bransoletka przyjaźni, mam taką samą z moją przyjaciółką, czekajcie, żeby wyostrzyło. A druga to jest taka bransoletka palmy i ocean. Też ją sama zrobiłam i ona przypomina mi codziennie o moich marzeniach, bo uwielbiam palmy, ocean i wyspy. To małe coś to jest lampka, której można używać do czytania książek i sobie ją przypiąć do książki, ale już się w niej bateria wyczerpała, więc w sumie nawet nie wiem, po co ją trzymam. Muszę dokupić baterię. Tu też są jakieś randomowe książki, dużo książek, jeszcze więcej książek. Na samej górze mam mój srebrny przycisk. Zwariowani oraz puchar, który dostałam na turnieju tenisa, jak byłam w Stanach. Oto mój zegar, słuchajcie, jest bardzo dziwny. Dostałam go kiedyś od cioci na urodziny, od mojej ulubionej cioci, więc będę go trzymać do końca czasu. Tu jest półka na książki Ricka Riordana, a wyżej są jakieś moje książki, zeszyty, płyty. To są bardzo stare płyty, tam jest jeszcze Hannah Montana, ponieważ teraz już nie kupuję płyt, mam Spotify'a i wszystko słucham na Spotify'u, no ale kiedyś się kupowało płyty, więc te parę płyt mam. Dalej mam różne segregatory i album na zdjęcia z Majorki, to z samego przodu to jest właśnie album na zdjęcia. Tam są jakieś kolejne książki, zapasowe chusteczki do nosa, tam są jakieś pudełka, kreda, bo nie miałam gdzie tego postawić, jeszcze więcej moich książek. Tutaj są jakieś stare filmy, jak widzicie bardzo stare, bo teraz też się raczej wszystko ogląda online. Jeszcze więcej książek. Tam mam bardzo dużo albumów na zdjęcia, bo tak co roku wywołuję sobie zdjęcia i bardzo dużo się ich nazbierało, więc tam są wszystkie moje zdjęcia. No i tutaj jeszcze więcej książek. W tym pojemniku mam przeróżne zakładki książkowe. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Sama zrobiłam sobie ten pojemnik i jego się tak wyciąga i można go wsadzić na dowolną półkę z powrotem, bo ma tutaj takie wycięcia. To jest jakiś eliksir czytelniczy, który dostałam kiedyś od wydawnictwa Winidia. Skład ma taki, żebym go nie piła, natomiast stoi tu już kilka lat i ładnie wygląda, bo jest naprawdę fajnym książkowym dodatkiem, więc go tu zostawiam. Kolejna rzecz to są muliny. Kupiłam ich bardzo, bardzo dużo, bo były w jakiejś promocyjnej cenie, więc kupiłam całe wielkie pudło. Wtedy były mega rabaty. Tutaj oczywiście więcej książek. To jest taka figurka baletnicy, którą również dostałam od jednej z fanek. Więcej książek, więcej książek, więcej książek.
Tutaj mam rysunek, który też dostałam od fanki na jakichś warsztatach kolonii czy czymś takim. I on zakrywa dziurę w farbie, więc sobie tutaj wisi, bo z tyłu jest również zerwana farba. A tutaj stoi statyw, w którym zazwyczaj nagrywam filmy. Chyba że tak jak dzisiaj, chodzę sobie z aparatem i nagrywam w ten sposób. Na tej ścianie nie ma nic, to jest moja ściana do stania na rękach, więc tutaj musi być nic. Czasem też opieram tą podłogę tam. Tutaj mam bardzo, bardzo dużo wyspy X, ponieważ wszystko, co zamówiłam, cały nakład, to był albo tu, albo w piwnicy. Już bardzo dużo się sprzedało, więc nie jest ten stos aż taki wielki, jak był wcześniej, bo był trochę wyższy i sięgał prawie aż drzwi. Ale mamy całe zaopatrzenie, więc możecie sobie zamawiać na Mikołaja, na gwiazdkę, pod choinkę i gwarantuję Wam, że dla nikogo nie zabraknie. Tu zawsze trzymam jakąś bluzę, bo jak mi zimno, to chcę mieć pod ręką. Tutaj mam taki wieszak, który mam od bardzo wczesnego dzieciństwa i tak przeprowadza się ze mną co mieszkanie. I na nim wieszam różne plecaki. Teraz również przyłbice, tam jest maseczka, tu jest nerka, właśnie dwa moje ulubione plecaki. Ten jest taki, ma bardzo dużo kieszonek, jest dosyć pojemny, można do niego przymocować różne rzeczy. Zazwyczaj biorę go na zakupy i na wszystkie zajęcia dodatkowe, a ten to jest taki bardziej na jakieś podróże i tak dalej. I on pochodzi z mojego sklepu zwariowani.com. Jak chcecie kupić, kliknijcie tutaj. No i przechodzimy w końcu do tej tablicy. Tutaj wieszam sobie co chcę, ponieważ to jest tablica magnetyczna. To, co teraz na niej wisi, to są takie moje marzenia. Ja sobie zrobiłam, najpierw był biznesplan, jeszcze wcześniej był inny biznesplan. Też to nie jest biznesplan, tylko właśnie takie moje marzenia, cele. I tutaj jest vision board, nazwałam to już trochę lepiej. I są to takie rzeczy jak na przykład zrobić road trip po Stanach Zjednoczonych i odwiedzić każdy kontynent i mieć 100K na Instagramie i dubbingować filmy i 5 wyzwań po 30 dni i pojechać na deskę z moją przyjaciółką. I jak którąś z tych rzeczy udaje mi się zrobić, to sobie odhaczam. To możecie zobaczyć na tym starym biznesplanie, bo to jest w miarę nowe, więc jeszcze nic oprócz Oli, tak w pewnej części, nie udało mi się zrobić, natomiast z tego udało mi się zrobić prawie wszystko, to na przykład było zdać naprawko, albo napisać wyspę X2. No i na tym plakacie wisi kalendarz, który jest z mojego sklepu zwariowani.com. Mówię to chyba 15 raz dzisiaj. I akurat mam listopad, więc wisi sobie listopad. Na grudzień jest bardzo ładna grafika. Tak wygląda grudzień. Właśnie przygotowujemy kalendarze na kolejny rok, więc będziecie mogli kupować na 2021. To, co mam wyżej, to jest gigantyczny plakat, który dostałam kiedyś chyba na warsztatach, nie pamiętam których, więc sobie tutaj wisi. Moja ulubiona jest tutaj Magda Gessler. Zwariowanie.com, polecam Madzia Gessler. Moje książki, różne podróże i tak dalej. To jest bardzo dziwna rzecz, ponieważ to jest kartka, zwykła kartka z zeszytu, po której sobie bazgrałam i wymalowałam co drugą kratkę. I trzymam ją tylko dlatego, że zrobiłam to w dzień, w czasie, kiedy rozmawiałam z Gosią przez telefon. To była nasza najdłuższa rozmowa w życiu, bo gadałyśmy 5 godzin, więc to sobie tam wisi i mi o tym przypomina, bo to była bardzo fajna rozmowa. No i oczywiście jeszcze więcej plakatów od widzów. Ten jest po prostu prześliczny, uwielbiam go. Zosia i Nikola z warsztatów w Katowicach przepięknie rysują, a to jest od Patrycji. Więc to już wszystko, co mam w pokoju, nie mam tutaj nic więcej. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, pokazał Wam trochę takiego minimalistycznego życia, ponieważ ja naprawdę nie mam dużo rzeczy, mam tylko to, co potrzebuję i bardzo fajnie mi się tu żyje. Uwielbiam to, że mój pokój jest taki kolorowy, optymistyczny, ze światełkami. Bardzo lubię mój brak łóżka i bardzo lubię mój brak szafy w pokoju. Wpadajcie do sklepu zwariowani.com, kupujcie sobie różne fajne ubrania i gadżety, na przykład takie rzeczy, jakie mam teraz na sobie. I widzimy się następnym razem. Pa, pa!